Siema, tu z tej Tinum, właśnie sobie grałem urbanizując Polskę, ale mój król właśnie umarł. Minął około rok, nie za dużo pograłem teraz sam. Oczywiście robiłem to tylko po to, żeby poczekać, aż zaktualizuje się nasza kultura. No i zobaczmy teraz, kim będzie król Bończa, który ma akurat 24 lata, więc powinien dosyć długo pożyć. Okej, mamy tutaj inspirację. Aczkolwiek powinienem raczej zatrzymać swoje złoto, więc tak, chcę kontynuować tą inspirację, którą zacząłem jeszcze za życia ojca tego króla. Dobra, on jest bardzo dobrym zarządcą, ma 29 skilla, więc zobaczmy. Najpierw oczywiście muszę przesortować swoich wszystkich doradców i muszę dać tutaj wszystkie pozycje moim silnym wasalom, żeby się przeciwko mnie nie zbuntowali. On już nie jest dyplomatą jak jego ojciec, więc nie będzie aż tak łatwo przekonać ludzi, żeby go lubili. Dobra, ten tutaj, ona mnie dosyć mocno nie lubi, więc ona dostanie pozycję mistrzyni szpiegów. Przekonam ją też do siebie. A niestety zarządcę, na zarządcę muszę wybrać kogoś z najwyższym poziomem umiejętności, ponieważ ten zarządca będzie zajmował się rozwijaniem prowincji. Więc damy tutaj tą panią, która ma 17 skilla, jest olbrzymką, wygląda całkiem dziwnie, ale okej. Zobaczmy teraz jego umiejętności. No ma niestety tylko 3 skille wybrane, ponieważ jest całkiem młody, niedawno dopiero zakończył swoją szkolną edukację. Weźmy po prostu zarządzanie plus 3. No i teraz będziemy to rozwijać. On może jednocześnie trzymać 10 prowincji, trzyma obecnie 11, więc jego żona jakby mogła mu pomóc w zarządzaniu, to będzie już mógł trzymać wszystkie te prowincje. Zobaczmy teraz naszą kulturę. 5 lat. 5 lat jeszcze jest, abyśmy mogli zacząć tutaj wielkie projekty nasze urbanizacyjne. I jest jedna innowacja, o której chciałbym wam powiedzieć. Jest to wybijanie monet. Wybijanie monet zwiększa development we wszystkich, znaczy rozwój we wszystkich naszych prowincjach o 10%. Więc wiadomo, jest to bonus, który jest dużo wart, ale daje też specjalne prawa dla naszych wasali, które polegają na tym, że oni mogą wybijać swoje własne monety. A kiedy będą mogli wybijać swoje własne monety, to też rozwój w ich prowincjach wzrasta o płaską wartość, wydaje mi się 0,2 albo 0,3 na miesiąc. Więc praktycznie wszyscy nasi wasale w Polsce dostaną prawo do wybijania swoich własnych monet, co sprawi, że będzie po prostu wzrost rozwoju. Tylko muszę najpierw to odkryć, a to zajmie 27 lat. Do rozwoju zamków zostały 34 lata, ale to przyspieszy. 26 do rozwoju armii. Zobaczę teraz, czy ta armia będzie mi potrzebna. Jak to będzie wyglądało z kwestią frakcji wasali. No i ten władca ma tutaj jednego syna. Syn będzie edukowany przez niego bezpośrednio, żeby miał kontrolę nad jego cechami. I on ma fokus edukacyjny, naukowy, więc on będzie po prostu naukowcem, będzie zwiększał mój development i tak dalej. Więc teraz zobaczmy, jak kwestia stabilności będzie wyglądała. Aha, jeszcze wejdę na dwór. On też miał parę artefaktów. Zobaczmy, czy tutaj jest coś dobrego. Chyba nic takiego, czego jeszcze nie widziałem. Te artefakty są całkiem dobre, jeśli chodzi o prestiż przynajmniej. Obojczyk świętego Mateusza. Ale to jest tylko katolicki artefakt. A ja już nie jestem katolikiem. No dobra. To zobaczmy teraz kwestię frakcji. Okej, oczywiście jest frakcja niepodległościowa. Aczkolwiek jej najsilniejszy członek już i tak mnie całkiem lubi, ma plus 24 do opinii o mnie, więc wyślę mu po prostu gifta. I wtedy powinien wyjść z tej frakcji, jak już będzie miał większą opinię. Ma teraz plus 46, ale jeszcze jego opinia spada praktycznie. Nie jestem pewien czemu. Prawdopodobnie przez to, co mój ojciec mu zrobił, aczkolwiek nie wiem, co mu zrobił. To jest jakieś księstwo Bihar. To gdzieś na Węgrzech, tak? Jak to jest na Węgrzech, to mogę mu tak naprawdę dać niepodległość. Tylko że on sobie podbije te Węgry, które dają mi renomę rodową. Dobra, spróbuję go jeszcze przekonać do siebie, zamiast przekonywać swoją spymasterkę.
Zobaczymy, czy może wyjdzie z tej frakcji, czy nie. Mają jeszcze 20... O, mają już tylko 7 miesięcy do postawienia mi ultimatum, więc wydaje mi się, że jest to całkiem ryzykowne. Jako, że on jest na Węgrzech, a Węgry mnie aż tak bardzo nie obchodzą, to chyba dam mu niezależność po prostu. Mogę dać mu niezależność, kiedy nie jestem na żadnej wojnie, a zawsze jest ryzyko, że będę wciągnięty w jakąś wojnę, więc podaruję mu po prostu niezależność. Będę miał jednocześnie z nim od razu zawieszenie broni. No bo to nie jest część Polski, więc mnie to tak bardzo nie interesuje. Mogę tak naprawdę nawet całej reszcie tych władców z południa dać niezależność. Wiecie co? Chyba to zrobię, żeby po prostu mieć lepszą kontrolę nad tymi ziemiami, które posiadam. To dam im wszystkim niezależność i niech się dzieje, co ma się dziać z nimi. Ona też... O, to jest chyba moja spymasterka. Ale mogę ją zastąpić po prostu kimś. Tak, to była spymasterka, mistrzyni szpiegów. On też dostanie niezależność, bo jest z Węgier. No i dobra, to mi odpowiada, te granice, które teraz mam. Tutaj trochę to dziwnie wygląda na Litwie, ale to jest część Mazowi, Mazowsza, więc... No Mazowsze jest całkiem potężne. Dobra, teraz powinna być kwestia wasali troszkę bardziej... troszkę prostsza do ogarnięcia, więc... tutaj jakiś książę dostanie pozycję mistrza szpiegów. Dobrze by było mieć całkiem silnego kanclerza. Ale muszę najpierw zadowolić swoich wasali, więc zobaczmy, jak teraz wygląda frakcja wolnościowa. Tamta frakcja niezależnościowa już praktycznie nie istnieje. Okej, nie ma żadnych frakcji teraz u nas. Okej, zwiększyła się jakość mojej korony. Co to jest za modyfikator? Korona ludu. Okej, modyfikator, który sprawia, że moi wasale bardziej mnie lubią przez moje krótkie rządy. Jest zmniejszony o 30%. A przynajmniej jego długość, no i opinia moich wasali się zwiększyła, więc powinno utrzymanie mojej domeny w całości być teraz prostsze. Zainwestuję tutaj w artefakt, który jest tworzony. Okej, dostałem z jednej z tych inspiracji jakąś szafkę, którą mogę postawić na dworze, aczkolwiek jest to dosyć słaby artefakt, więc nie będę sobie nim zaprzątał głowy. Jest też event na dworze. Mogę doświadczenie naukowe dostać. Albo zwiększyć swój poziom dworu, ale poziom mojego dworu jest już wymaksowany, więc wezmę sobie opinię jakiejś losowej dworzanki. I dobra, mam 34 punkty zarządzania aż, ale jednak cały czas z jakiegoś powodu nie mogę trzymać aż 11 prowincji bezpośrednio. No nic, muszę się pogodzić z tym, że mam małą karę do przychodów i do wojska ze wszystkich moich prowincji. Dobra, ten artefakt, o który teraz jest inspiracja, będzie wyższej jakości. I co to jest tutaj za event? Mogę albo zwiększyć opinię Krystyny o mnie. Krystyna jest księżną. Albo jakiejś pełki, który jest tak naprawdę nikim. Więc wezmę opinię Krystyny. No i dobra, Węgry jeszcze istnieją. Aczkolwiek... może nie aż tak długo, bo rządzi nimi jakaś dziewczynka. Co mógłbym zrobić? Mógłbym zrobić sojusz, proponując... Czekajcie... Okej, muszę prostotować kartę postaci poprzez ich płodność. I jakbym ją wydał za mojego bratanka, to miałbym z nią sojusz. Więc będę miał sojusz z Węgrami i będę ich po prostu bronił przed tymi wszystkimi władcami, których właśnie uwolniłem. Co prawda Węgrzy ich nie podbiją, ale przynajmniej zachowają się przy życiu trochę dłużej, żebym mógł zbustować swoją renomę rodową. Dobra, dostałem jakąś rzeźbę, którą mogę postawić. Okej, rzeźba jest trochę lepsza, daje mi prestiż, utraty tyranii, no i po prostu płaski bonus do poziomu mojego dworu. Czekajcie, czy ja tu mogę jeszcze gdzieś artefakt postawić? No bo praktycznie mogę postawić tą szafkę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ona tu stała, bo mam wolny slot. O, i Węgry już mnie wzywają od razu na wojnę. I przeciwko komu oni tutaj walczą? Przeciwko Wallachii i Czarnogórze. No dobra, to się przyłączę, bo taki był cel. O co ta wojna się toczy?
No chcą podbić tutaj ten mały kawałek Węgier. Dobra, no to moje wojska zainterweniują. Bo tak długo jak ta królowa, ta mała królowa jest utrzymana tam u władzy, to tak długo dostaje trochę więcej właśnie tej renomy rodowej, więc chciałbym ją utrzymać przy tej władzy. Mogę dostać tutaj modyfikator do negatywny do dyplomacji i obronę przed wrogimi intrygami. Albo się odstresować. Ja go odstresuję teraz. Dobra, zobaczmy, czy te wojska, które tutaj są, możemy pokonać, ale tutaj jest ich całkiem sporo. Tutaj jest 7 tysięcy wojów, więc muszę właśnie wezwać wszystkich moich chłopów do wojska. Co tutaj się dzieje? W Poznaniu mogę stracić opinię wśród chłopów, albo mogę ją zyskać za złoto. Pogodzę się ze stratą opinii pośród chłopów, ponieważ złoto chciałem teraz oszczędzić i dobra, spróbuję powstrzymać te wojska. Oni już uciekają. Oni już uciekają przed ten, chociaż jest ich trochę mniej. Wydawało mi się, że ich jest 7 tysięcy. Ale dobra, przynajmniej będzie prosi. Dobra, oczywiście mogę teraz kupić znowu swojej żonie jakieś diamenciki, ale nie chcę tego robić, bo kosztuje to 300 złotych monet. To może być znacznie lepiej wydane, kiedy zainwestuję to w budynki już wkrótce. Dobra, jako że oni nie chcą ze mną walczyć, to odbiję ten węgierski zamek, który oni próbują podbić. Ta wojna jest już dosyć mocno w punktach posunięta, więc ona musiała się toczyć jeszcze zanim do niej dołączyłem. Okej, okay. To jest ciekawy event. Mój nadworny błazen tak bardzo mnie rozśmieszył, że stracę stres, ale mam jedną szansę na to, 1% szansy na to, żeby umrzeć ze śmiechu. Skorzystam z tego, bo jakbym umarł ze śmiechu, to jeszcze mi się nie zdarzyło w tej grze, więc byłoby to przynajmniej ciekawe. Dobra, tutaj już jest ich znacznie więcej, ale jako że są rozbici i będę ich atakował pojedynczo, to powinienem sobie poradzić. Już teraz moje 9500 bije ich 2000, a tam jeszcze dołączy z 6000. Dobra, z tych tutaj bonusów to interesuje mnie drzewko architekta, ponieważ będę dużo budował. Zmniejszyłem, o kurde, oni mają te wojska mocne jakościowo, bo te 4000 jednak zrobiły taką różnicę, że moje wojska zostały pobite. No ale moje wojska ogólnie są słabe, bo nie mam za dużo żołnierzy zawodowych i jeszcze mam katapulty. Więc może jednak przed tym wybijaniem monet to powinienem zwiększyć ilość swoich wojsk zawodowych. Każdy regiment będzie zwiększony ilościowo o 3, czyli będę miał maksymalnie 8. I będę miał jeszcze jeden dostępny i prawdopodobnie będzie to ciężka piechota. Chyba ciężkiej kawalerii jeszcze nie posiadam, ale ciężka kawaleria też nie jest zbufowana jeszcze przez żadne moje budynki, które tutaj mam. Więc dobra. O, Węgry znowu mnie wzywają na wojnę, tym razem przeciwko jakimś chłopom, ale Węgry coś czuję, że jednak długo nie pożyją, ponieważ nie jestem w stanie ich bronić. Dobra, moja córka przestała być chora, chorowita. Jak to wygląda edukacja mojego syna? No ma 8 lat, jeszcze żadne cechy charakteru za bardzo się nie kształtują. Dobra, muszę znaleźć sobie jakiegoś dobrego dowódcę. Tutaj jest jakiś dobry dowódca, który jeszcze nie jest na moim dworze. Mogę wydać 28 sztuk złota, żeby go zrekrutować i wydam, bo jest dosyć tani. 28 sztuk złota to nie jest dużo. Przyniosę ich do Krakowa, ponieważ Kraków może wyżywić 11,5 tysiąca wojowników, a Łęczyca tylko 6,5, bo jest mniej rozwinięta po prostu. Póki co, oczywiście. Za chwilę chyba jednak przyniosę rozwój z Poznania. Jak tylko ten punkcik się rozwinie, to zacznę rozwijać Łęczycę, bo jest trochę w tyle. No i nie wiem, spróbuję ich jeszcze raz zaatakować, aczkolwiek w takiej walnej bitwie wszyscy przeciwko wszystkim to przegram, jak już widzieliśmy przed chwilą, ale może te 2000 tutaj nie zdążą dołączyć. O, zakon znowu chce mi zapłacić za jakieś miasto 7500. Oczywiście miasta i tak nie kontroluję bezpośrednio, więc to nie ma znaczenia, czy jakiś burmistrz tam rządzi, czy zakon święty. No dobra, i oczywiście oni wszyscy dołączyli do tej bitwy i przegrałem znowu, więc już przestanę próbować, bo jest ryzyko, że moi rycerze będą umierać, właśnie też
jakiś mój wasal zmarł w tej bitwie. To chyba był nawet... To był właśnie ten dowódca, którego przed chwilą zrekrutowałem na dwór, więc dobra. Poddaję się w tym momencie i niech sobie biorą te Węgry. Stety albo niestety, zawsze mogę ich zaatakować jeszcze raz, kiedy już będę troszkę silniejszy i wtedy wprowadzić tam swojego człowieka na tron znowu. Ale dobra, mój kanclerz też umarł, aczkolwiek raczej nie w bitwie, prawdopodobnie ze starości, więc mogę go zastąpić po prostu kimś lepszym. No, Węgry niestety długo już nie przetrwają. Tu ktoś mi składa hołd. Jak to wygląda w kwestii innowacji? To zajmie tylko 2 lata, żeby ulepszyć swoje wojsko, więc akurat w samą porę. No i 3 lata do ulepszenia mojej kultury. To, o czym gadam praktycznie od początku tej serii, w końcu się uda. Dobra, tego gościa już prawdopodobnie nie muszę do siebie przekonywać, ponieważ ma on maksymalną opinię o mnie i frakcję... Znaczy, on nie będzie w żadnej frakcji, bo już jest niezależnym władcą, więc niech sobie robi co chce. Już nie potrzebuję jego opinii. No i dobra, ulepszę teraz ilość swojego wojska, potem dam sobie możliwość ulepszenia zamków, a potem będę próbował odkryć prawa do wybijania swoich własnych monet i nadam te prawa wszystkim moim wasalom na terenie Polski. Dobra, będę bardziej czujny przez 5 lat. Prawdopodobnie ktoś próbuje mnie zamordować. A kiedy ktoś próbuje mnie zamordować, to najlepiej upewnić się, że nasz mistrz szpiegów mnie lubi i że nasz mistrz szpiegów jest dobry, jeśli chodzi o umiejętność intrygi, aczkolwiek 13 to nie jest źle. Myślę, że nie będzie aż tak łatwo mnie zabić, więc na razie zaakceptuję to, że istnieje jakiś schemat, znaczy jakaś intryga, żeby mnie zabić. Dobra, rozwija się pierwsza cecha charakteru mojego syna, więc albo będzie paranoidalny, albo będzie nieśmiały, albo będzie tchórzem. Więc 3 słabe cechy. Paranoidalność daje to, że... Znaczy, paranoiczność. Dyplomacja minus 1, intryga plus 3. Plus 100% więcej stresu. Nie chcę tego. Nieśmiałość to już widzieliśmy. Właściwie każdy event, który polega na społecznej interakcji, daje mu stres, więc... Tchórzliwość też jest słaba. Ale przynajmniej ma większą odporność na wrogie intrygi, które mogą go zabić po prostu. A może będzie paranoikiem. Jeszcze nie mieliśmy władcy, który byłby paranoikiem. On też przy okazji nie lubi swoich wasali, ale dobra, będzie paranoikiem. I już lada moment, powinno się to wydarzyć. Zostały tutaj 21 miesięcy, więc powinienem przygotować się pod względem punkcików doświadczenia. Redukcja czasu budowy minus 30%. Mam prawie 10 tysięcy sztuk złota, więc będzie mnie stać. Dobra, jedna wojna o Węgry się zakończyła, tak? A nie, czekajcie, co tutaj się stało? Ja odziedziczyłem ten tytuł. Teraz ja jestem znowu królem Węgier. Ale to chyba znaczy, że odziedziczyłem też wojnę. Tak, a jeśli poddam im to, to co ja stracę? Ja stracę tylko... Stracę tylko tą jedną prowincję. Wiecie co? Poddam to, bo nie chcę mi się walczyć o jedną prowincję, na której mi w ogóle nie zależy. A ten tytuł króla Węgier... No to na razie zostawię. Tylko te 3 prowincje tutaj powinien komuś przeznaczyć. Może to być po prostu jakiś władca z mojej kultury. I ta tutaj władczyni otrzyma przy okazji właściwie wszystkie tytuły miejscowe. Ale Królestwa Węgier nie będę oddawał, bo ostatnio nie skończyło się to za dobrze. Tutaj są jeszcze jacyś chłopi, których odziedziczyłem przy okazji, dziedzicząc cały tytuł królewski. Dobra, mogę gromadzić zapasy dla wojska. Albo mogę sam je przejeść praktycznie, zamiast przeznaczyć je dla garnizonu w Poznaniu. Albo mogę je dać chłopom, co zwiększy development o 10%. Znaczy rozwój, sorry. Jako że czytam cały czas nazwy anglojęzyczne, to praktycznie nimi rozumuję i nie zawsze
zapamiętam to, żeby je przetłumaczyć. No ale dobra. Rozwój w Poznaniu zwiększa się kolejne 10% i co miałem zrobić, to miałem przenieść swojego zarządcę albo zarządczynię do Łęczycy, żeby Łęczyca troszkę się tutaj odbiła na tle reszty Polski. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasz development, znaczy rozwój, sorry. No, Poznań jest na poziomie 33, a Rzym jest na poziomie 39. Konstantynopol jest na poziomie 46, więc gonimy Rzym. Konstantynopol to jeszcze nie, jeszcze nam trochę brakuje. Dobra, on złapał tego gościa, który był wcześniej moim dowódcą, za którego troszkę zapłaciłem, więc troszkę... No mogę za niego zapłacić, bo jeszcze się może troszkę przydać. Dobra, wezmę tutaj płaski 70, płaski prestiż tak zwany, czyli 75 punkcików. No i dobra, czekamy. Już praktycznie teraz nie opłaca mi się ciąć, jako że to tu jest tylko 15 miesięcy w grze i za chwilę też powinna się tutaj zakończyć innowacja wojskowa. Będę musiał też wydać trochę na ulepszenie swojego wojska, ale wydaje mi się, że to nie będzie aż tak dużo. O, mam jeszcze... chcę mi jeszcze sprzedać jednego więźnia. No zapłacę mu mimo tego, że nie wiem, kim jest ten więzień, ale mam tyle złota, że praktycznie stać mnie na każdego w tym momencie. Moja domena... Okej, moja domena straci ziemię, jeśli mój wasal umrze bezdzietnie. A kto to odziedziczy? Kto to w ogóle jest tutaj? Okej, ktoś z Litwy może odziedziczyć jeden z tytułów, ale jeśli to się stanie, to po prostu odbije go siłą, więc spokojnie. Jak mocno teraz rośnie rozwój w Łęczycy? 3,2. Ale Łęczyca posiada po prostu mniej modyfikatorów, które się wszystkie na siebie nakładają, wszystkie sumują tak jak w Poznaniu, więc... Oczywiście to będzie troszkę wolniejsze, ale niedługo powinno wystrzelić wszędzie, ponieważ zaczynamy robić te budynki. Okej, to jest ten event z kultem na dworze, który szuka głowy jakiegoś świętego. Mogę po prostu dołączyć do tych poszukiwań, bo jak już widzieliśmy wcześniej, kiedy sprzeciwimy się temu kultowi, to ktoś prawdopodobnie będzie próbował mnie zamordować, a wolałbym, żeby go nie zamordowali, jako że jest młody, jako że ma potencjał i ma dobre statystyki. Okej. Albo może być nikczemny, albo może być arogancki, albo może być współczujący mój syn. Prawdopodobnie najlepsze będzie, żeby był arogancki z tego wszystkiego. Aczkolwiek współczucie też nie jest złe. Przynajmniej to jest dla nas cnota, dla naszej religii. Więc będzie miał troszkę więcej punktów pobożności dzięki temu. No ale nie rozwijają się w nim póki co cechy, których szukam, czyli na przykład sprawiedliwość, odpowiedzialność i tak dalej. Tak jak w naszym obecnym władcy, 35 punktów zarządzania. No, rzadko się trafia taka dobra postać, przynajmniej tak wcześnie w grze. Dobra. Stało się. Mamy tą innowację, która zwiększa mi ilość dostępnego wojska, więc teraz zacznę pracować nad tą, która pozwoli mi ulepszyć zamki i potem nad wybijaniem monet. No i teraz zamiast 8 tych batalionów możemy w jednej jednostce, czyli zamiast 5 batalionów możemy trzymać ich 8. No to oczywiście muszę zapłacić za to, żeby zwiększyć ilość tego wojska. Zapłacę też za katapulty. Właśnie wydałem 1000 sztuk złota ponad. I ostatnia jednostka, jaką bym chciał, to będzie ciężka piechota. Ciężka piechota. I wydałem właśnie kolejne 1000 sztuk złota prawie. Ale powinno być to tego warte, ponieważ moje wojsko już było na tyle słabe w porównaniu do moich sąsiadów, że było ryzyko, że ktoś mnie zaatakuje. Okej. Mój syn jest chory i właśnie dostał bardzo słabe leczenie od mojej nadwornej lekarki. Mogę ją zamknąć za to do więzienia oczywiście. Ale po prostu ją okrzyczę. Co zachęci ją do nauki, zwiększy jej naukę o +1. Mam nadzieję, że mój syn nie umrze.
centralizacja, plus 0,3 rozwoju w mojej stolicy. Też swoją drogą, no mam nadzieję, że mój syn nie umrze, nie? Okej. Okay. Mogę za 300 sztuk złota dostać wspieranie lokalnego biznesu, ale zwiększy tylko moją opinię wśród chłopów. Albo mogę dostać doświadczenie. No. I stało się. Stało się w końcu. Mam tą cechę kulturową. Pracowitość. Czyli 25 punkcików progresu do następnego poziomu rozwoju jest otrzymywane przeze mnie, kiedy powstaje budowla. I też czas budowli zmniejszył się o 25%. No to zaczynamy. Tylko, że w Poznaniu muszę wynaleźć najpierw ulepszenie zamków, żeby cokolwiek więcej zrobić. Więc teraz sprawdzę wszędzie indziej. Dobra. Po prostu będę budował co... wszystko, co mogę. Dobra, to mogę wybudować świątynię. Tutaj mam miasto. Wydaje mi się, że to dotyczy również tych prowincji, których... znaczy... tych prowincji, które są w mojej kulturze, ale których nie kontroluję ja bezpośrednio, więc mogę budować też w miastach. Mogę też budować na ziemiach swoich wasali, ale najpierw chciałbym się skupić na swoich własnych oczywiście. Tutaj cyk, koszary. Tutaj miasta rozbudowane. Tutaj jest jakaś świątynia, też wszystko rozbudowane. Nakło. Nakło najpierw dostanie koszary. O, i tutaj w świątyni są też nierozbudowane koszary, które powstaną. Tutaj jest miasto, które jeszcze nawet gildii nie ma. To zobaczmy teraz w okolicach Łęczycy. Oczywiście tutaj pola uprawne. Tutaj gildie w tym mieście. A sama Łęczyca też musiałaby mieć ulepszony zamek. W Kaliszu. W Kaliszu nie ma za dużo różnych miast ani świątyń, więc powstanie tutaj miasto najpierw, później świątynia. Jędrzejów. W Jędrzejowie powstaną ulepszone farmy. A w Krakowie też nie mogę nic więcej zrobić, ponieważ muszę najpierw ulepszyć zamek. No ale wszystkie te miasta dookoła Krakowa mogą zostać ulepszone. No widzicie, miałem 10 tysięcy sztuk złota, już mam 5. Więc tutaj, kiedy zaczynacie dużo budować, to pieniądze się szybko rozpływają. Większość tych budowli powinna też powstać bardzo szybko, ponieważ no, mam dużo tych nakładających się na siebie wzajemnie modyfikatorów, które zmniejszają czas budowy. Okej, okay, mój zarządca może zwiększyć rozwój w Płocku o 10% kosztem mojego prestiżu. Oczywiście to zrobię, bo czemu nie? Dobra, teraz jeszcze tutaj mogę coś chyba zbudować. Aha, mogę ulepszyć całą świątynię. Kiedy coś jest do zbudowania w prowincji, to pokazuje się taka mała ikonka młotka obok. Ktoś mi proponuje sojusz, ale nie chcę mieć sojuszu z byle kim, bo wciągnie w wojnę. Zyskam tutaj stres z jakiegoś powodu. Ponieważ ona przybyła bez datków i ten datek będzie... Aha, nie, ona nie zna mojego języka i dlatego się stresuje tym spotkaniem. No dobra. Troszkę zestresowany. Ktoś umarł. Ktoś, kto był moim rywalem, więc się przy okazji odstresowałem automatycznie. No i dobra, mam taki wybór, że mogę... Okej, mogę poczekać 5 lat, nie dostać żadnej złej cechy tutaj, tylko że będę miał za 5 lat kolejne załamanie nerwowe i muszę znaleźć inne sposoby na odstresowanie się. Inne sposoby na odstresowanie się to na przykład jest wyjście na polowanie. Więc polowanie powinno mnie trochę odstresować. Jeszcze cały czas nie spadł ten poziom zestresowania. Okej. Wielki... jakiś wielki jeleń szarżuje na mnie. Ja albo mogę spróbować z nim walczyć, ale mam 13% szansy na śmierć, albo mogę wezwać Żegotę na pomoc. Żegota to jest śląski książę. Wezwę go na pomoc. Kosztuje mnie to prestiż, ale nie chcę, żeby moja postać umarła. Nie w takim momencie. Dobra, wrócił z polowania, ale stresu jeszcze powinien trochę stracić. Kurde, no mogę... Dobra, wyprawię tą ucztę. Co prawda nie jest to dobry czas, ponieważ dużo wydaje. Tutaj już na przykład jedna budowla się skończyła robić. Ale jedna budowla to tylko tutaj 25 punktów progresowych.
Teraz Poznań ma 66 do poziomu 34 punktów rozwoju. Dobra, czyją opinię wolę? Wolę chyba opinię swojej żony. Wezmę zwiększoną opinię swojej żony. Dobra, zobaczmy teraz, jak te budowle będą powstawały. Okej, okay. Muszę wydać 300 sztuk złota, żeby wykupić dodatkowe piwo na tej uczcie. Ale to chyba nie jest tego warte, ale jeśli tego nie zrobię, to zyskam dużo stresu. Więc no nie mam wyjścia. No, to było całkiem kosztowne odstresowanie się. Dobra, Jędrzejów może mieć kolejną budowlę. Te budowle też nie są jakieś drogie. Przynajmniej na tych pierwszych poziomach. Każda z nich zwiększa mój rozwój. Łęczyca już jest na poziomie 16. Okej, okay, Czarnogóra chce ode mnie wykupić rozeń, więc oczywiście to przyjmę. Sorry. Teraz mam już 300 sztuk złota więcej, więc to, co tak naprawdę zapłaciłem za to piwo na imprezie, to się zwróciło. Dobra, tutaj kolejne budowle będą trzaskane. Tutaj mogę ulepszyć całą świątynię, więc to zrobię. Teraz ma 70. Nakle też powstał budynek. Nakło ma poziom 21. Oczywiście nie wszystkie te prowincje są w mojej religii, więc powinienem w sumie zacząć nawracać te, które brakują. Zacznę od Nakła. Dobra, Jędrzejów też został rozbudowany. Kraków już ma 20 rozwoju. Teraz to będzie głównie kwestia technologii, bo mogę budować tak długo, jak mam jakieś budowle, które są dostępne, a budowle są odblokowywane poprzez innowacje, technologię, więc będę musiał odblokowywać te budowle jak najszybciej poprzez innowacje. Dlatego na przykład syn tego króla już zamiast edukacji zarządczej ma edukację naukową. Tutaj. Więc edukacja naukowa przyspieszy odkrywanie nowych innowacji. Dobra, tutaj tracę prestiż. Aczkolwiek nie ma to dużego znaczenia. Mój prestiż tak cały czas rośnie. Łęczyca ma cały czas 16, ale właśnie zyskała 0,25. Kurde. Zyskałem dużo stresu teraz, ale automatycznie też straciłem połowę tego, ponieważ pojawił się inny event, więc okej, okay, nie jest tak źle. Grunt, żebym nie miał kolejnego załamania nerwowego przez najbliższe około 4 lata. Dobra, jakiś artefakt się zniszczył, ponieważ minęło dużo czasu od jego utworzenia, aczkolwiek to był jakiś artefakt, do którego nie przywiązywałem za dużej wagi. W Gnieźnie powstał budynek, ale Gniezno musi mieć teraz ulepszony zamek, zanim cokolwiek więcej będę mógł tam zrobić. Dobra, zacznijmy tutaj też rozbudowywać. O kurde. O kurde, znerfiona została ta cecha. To może się wydarzyć maksymalnie raz na rok, więc właśnie teraz sobie to uświadomiłem. Ta cecha dostała nerfa od twórców gry. Tak, mogę, dostaję 25 progresów rozwoju, ale to się może zdarzyć tylko raz na rok. Więc powinienem troszkę odczekiwać po zakończeniu każdej budowli. No ale dobra. W większości swoich zamków i tak nie mogę nic na razie robić, ponieważ muszę najpierw ulepszyć zamki, a redukcja czasu budowli tak naprawdę tutaj nie działa na moją korzyść. Więc dobra, po prostu będę trochę odczekiwał po każdej budowli. Właśnie sobie to uświadomiłem, że coś mi tutaj nie pasowało, że ten development rozwój jeszcze aż tak bardzo nie rósł, ale tak, to się... Ten progres powodowany przez budowlę wydarza się tylko na rok. Jakiś czas temu w grze jeszcze tak było, że to nie miało takiego ograniczenia, więc to po prostu ta cecha została znerfiona przez twórców gry. Dobra, ale mój syn właśnie zyskuje cechę sprawiedliwości. Więc po prostu będę trochę odszykiwał i budował takimi seriami.
we wszystkich swoich prowincjach. Kurde. Ale faktycznie, nie spodziewałem się, że to już jest znerfione. Dobra, tutaj jest wiedźma. Mogę ją ułaskawić, żeby zyskać 300 punktów doświadczenia w zarządzaniu. Zrobię to. Co tutaj się dzieje w Nakle? O, mam 12 teraz prowincji, ponieważ powstała świątynia w Śremie. Ale dobra, jeszcze teraz nie będę w niej nic budował. Z wiadomych przyczyn, przed chwilą o tym wspomniałem. A zamki mogą być ulepszane już za 13 dni około. Ale to się jeszcze nie wydarzyło. Ha. No już minęło 13 dni. No, w końcu. Dobra. Zapki są odblokowane, więc teraz wybijanie monet. Rozwój plus 10% i mogę nadawać prawa do wybijania monet wszystkim swoim wasalom. Dobra, no to teraz powstają zamki. Zamki będą się budowały 16 miesięcy, czyli ponad rok. Więc nie muszę się martwić o to, że nie zwiększy ta budowla mojego rozwoju. Skowa też ma zamek. Całkiem drogie te zamki. 467. Łęczyca. Kraków. I to powinno być tyle, jeśli chodzi o takie bezpośrednie zamki. Reszta to są świątynie lub miasta. Dostałem też kolejny punkt doświadczenia. Więc środki obronne. To zwiększa tylko poziom moich defensywności moich zamków. Jakaś baronowa chce mi przynieść pieniądze. No i widzicie, z 10 tysięcy na 1500, więc no, pieniądze szybko się rozpływają, kiedy ma się na co je wydawać. No, ale jako, że ten odcinek już trochę trwa, to w tym momencie go zakończę. W następnym odcinku będę oczywiście kontynuował budowę. Tym razem oczywiście biorąc pod uwagę to, że muszę odczekać rok pomiędzy zakończeniem każdej z budów. No i oczywiście dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za komentarze, które zostawiacie pod filmami. No i do zobaczenia w następnym odcinku.